Tytuł kursu: Podstawy, elementy prawa administracyjnego. Moduł: Istota administracji i zakres prawa administracyjnego. Temat: Akt administracyjny. Dzień dobry. Dziękuję, że znalazł Pan czas, by odpowiedzieć na moje pytania. Witam. Nie ma za co, chętnie podzielę się swoją wiedzą. Jakie możemy wymienić podstawowe formy działania administracji publicznej? W demokratycznym państwie prawa administracja publiczna podejmuje działania w formach określonych przez prawo. Wśród podstawowych form działania administracji publicznej określonych przez prawo należy wymienić następujące: władcze formy działania i niewładcze formy działania. Czym jest akt administracyjny? Akt administracyjny jest typową formą działania administracji. Jest jednostronną władczą czynnością organu administracyjnego skierowaną na prawne określenie sytuacji, konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie. Musi wystąpić podwójna konkretność adresata i jego sprawy. Czy akty prawne możemy jakoś sklasyfikować? Występuje szereg klasyfikacji aktów administracyjnych. Jedna z nich, bez podawania źródeł odniesienia, dzieli je na dochodzące do skutku niezależnie od roli adresata, np. wywłaszczenie, służba wojskowa, podatki, pochodzące z woli adresata, np. zmiana nazwiska, imienia, akty konstytutywne, np. nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, akty deklaratoryjne, czyli potwierdzające prawnie zaistniałe fakty, np. przyznanie renty, zasiłku i tym podobne. By akt administracyjny był ważny, musi spełniać jakieś warunki. Każdy akt administracyjny, aby był ważny, musi spełnić ustalone przez prawo warunki. Musi być wydany przez właściwy organ w ramach kompetencji tego organu, musi być zgodny w formie i treści z przepisami prawa i realizować prawa w określonym celu. Brak któregokolwiek z warunków powoduje wadliwość aktu, jego wzruszalność lub nieważność. Jakie są warunki wydania aktu administracyjnego? Akt administracyjny musi być wydany zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie ustawy i ewentualnie aktów wydanych z jej upoważnienia, przewidzianego w ustawie czasu na wydanie takiego aktu. Akt ten musi być wydany we właściwej formie dla danej sprawy. Inną formę i tryb wydania musi mieć np. decyzja w sprawie budynku grożącego zawaleniem, a inną decyzję o przydzieleniu lokalu mieszkalnego. Przepisy prawa powinny określać także formy rozstrzygnięcia. Formy aktów administracyjnych najczęściej określane w przepisach prawa to decyzje administracyjne. Na przykład decyzje administracyjne o przydziale lokalu cudzoziemcom, koncesje, pozwolenia, zezwolenia, zgody oraz licencje. Postulat prawnego określenia formy rozstrzygnięcia organu administracji publicznej odnosi się w szczególności do rozstrzygnięć kwalifikowanych jako decyzje administracyjne. Sformułowany został on wyraźnie także w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uzasadnieniu z dnia 16 lipca 1982 roku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: działanie organów w formie decyzji ma wynikać z przepisów prawa materialnego w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że rozstrzygnięcie ma charakter decyzji. Dziękuję Panu za szczegółowe odpowiedzi na moje pytania. Ja również dziękuję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Do widzenia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.